Witam Was bardzo serdecznie z naszego garażu, w którym firma A-Game stara się rozwinąć nasza gierka ciemno jak w RPG o lochach. Tutaj zbija nasze rekordy sprzedaży, a my w tym chwili, jak widać, już możemy stworzyć własny silnik graficzny, ale by to stworzyć, potrzebujemy nowych nowinek technologicznych, prawda? Mamy tylko 10 punktów researchu. Zobaczę, czy za 10 punktów coś tu mogę stworzyć. Tak, mogę stworzyć możliwość używania pada w naszych grach. No to może też być całkiem niezły pomysł. Nic więcej na chwilę obecną nie mogę, oprócz nowego topiku, ale na razie tych topików mam kilka, tak, jeszcze niewykorzystanych. Zatem zajmiemy się researchem tego gamepada. Jak tylko to stworzymy, stworzę jakąś nową grę. Ciemno jak wy zarobiło 181 500. Także kupa kasy, prawie 26 tysięcy ludzi kupiło tą grę. Mamy już prawie 400 fanów, także jest super, nasza firma się rozwija, A-Game. No jak dobijemy do miliona, będziemy mogli przenieść się do większego biura. Gamepad, już mamy możliwość, jeśli będziemy tworzyć silnik graficzny wykorzystania właśnie używania gamepada. Ale na chwilę obecną zajmiemy się nową grą. Musimy stworzyć jakoś coś, co do tej pory nie tworzyłem, czyli sports dla dzieci, simulation. To będzie taka typowa gierka dla dzieci, nazwę ją Olympic 2013. Zwykła taka, codzienna gierka. O, i wydamy ją, chociaż jeszcze... O, mamy tego pada. Wydam teraz 80 tysięcy licencje. No i wydamy kilka gierek właśnie takich typowych. Jak najbardziej sprzedaż trzeba osiągnąć tutaj. Ale prawie 40% udziału w rynku ma TES. Zatem myślę, że to 80 tysięcy zainwestowane teraz się opłaci. No zobaczymy. Taki odważny dość krok, ale myślę, że się tutaj coś uda. No i wszystko jest już tu gotowe. 40 tysięcy samo tworzenie gry. Jest tu jakaś inwestycja, 2D grafika. No i zaczynamy pracę nad symulacją sportową, pierwszą w historii firmy. Tu się żadne historia ani questy nie liczą, czysty gameplay i trochę engine'u. Praca trwa, mam nadzieję, że te pieniądze wydane na licencję na konsolę się jakoś zwrócą. Sztuczna inteligencja niepotrzebna, dialogi niepotrzebne, level design, zdecydowanie skupię się na tym. No i trzeci poziom tworzenia naszej gry nadchodzi. A tutaj skupić się będziemy musieli głównie na grafice. Świat przedstawiony nie jest taki ważny w sportowej symulacji. Niech tam, prawda, jakaś widownia będzie i tak dalej na stadionie. I to wystarczy i niech oni krzyczą. Także tak to bym wytłumaczył te poziomy. No a grafika, wiadomo, sam skok o tyczce na przykład. Można ładnie przedstawić, to się na pewno ludziom spodoba. Zatem Olympic 2013 jest już prawie wydane. Jeszcze tylko za chwileczkę poprawimy ostatnie bugi i gierka będzie mogła użyć światło dzienne. Zostało nam 200 tysięcy. W tym zobaczymy, jak ta sprzedaż na tej konsoli będzie wyglądała. Jest to świeża konsola, ale ma duży, duży wkład w rynek. Nowy rekord technologiczny. Nowy topic, Great Combo. 1,6 przelicznik Expo, zatem widzimy, rośnie to o wiele wyżej. Level design nam strasznie skoczył. Świetnie, świetnie, także te levele, te expa się dostaje względem tego, jak dużo czasu poświęcamy w danej fazie na daną dziedzinę, tak w skrócie mówiąc. Jak widać tu nasz szef Obelson też troszeczkę się podszkolił. Wypuszczamy tą gierkę. No i zobaczymy, jakie będą oceny. Test by Nintendo okazał się sukcesem, zatem moja inwestycja w licencję być może okaże się trafiona. Zobaczymy. Puszczamy tą gierkę. Tu ten kontroler właśnie. Widzicie, pada wynalazłem i teraz poszła ta gierka, ale jeszcze bez pada. Muszę nad tym nowym silnikiem popracować. No i pierwsze wyniki. Właśnie może mi to zaniżyć ocenę, że nie ma pada. No ale cóż, piąteczki też dobre, to jest taka gierka typowa na utrzymanie, nie stracę na niej, troszeczkę minimalnie zarobię, mam nadzieję, że się jako tako sprzeda, a już następne tytuły będą bardziej dopracowane. Nad tym będziemy pracowali. Zobaczmy, jak teraz wyglądają opcje researchu.
Możemy tylko nowy topik. Ninja, no to może być ciekawe. Stworzymy grę akcji o ninży. Dobra, wymyślę ten topik. Mamy punkty researchu na to. A czas przeznaczony na research nie jest czasem straconym. Prędzej czy później te topiki się nam przydadzą. Nie można zbyt często powtarzać, ponieważ no, sprzedaż maleje. A jako, żeby ten odcinek nie był za krótki, ja nie chcę też zbyt wielu gier naraz tu wydawać, chociaż opcja z ninją jest dobra, ale to zostawię na przyszły odcinek. A w tym odcinku jeszcze przyjrzymy się kontraktom raz. Może jest tu jakiś ciekawy do wykonania, na którym zarobimy. Widać krótkie, 3 tygodnie tylko na wykonanie. No wezmę ten 4-tygodniowy, 10 punktów designu, jestem całkiem dobrym designerem już myślę. To się powinno udać. Zobaczymy, jeśli nie, to będę piątaczka w plecy. To tak w sumie dla sportu nawet zróbmy, ale widać, że się uda, design już tylko został. No i kaska łatwa wpadła, 15 tysięcy. No i zobaczmy, jak wygląda opcja tworzenia nowego silnika. Jak widać, podczas tego wybieramy dostępne nowe opcje, jakie chcemy zastosować. No i jeśli będę chciał tworzyć w przyszłym odcinku grę o ninja, zrobię z tego może jakąś grę akcji, która powiedzmy jakieś tam historię powinna mieć, liniową, ale zawsze, opcję save game i możliwość wykorzystania gamepada, co na konsoli TES będzie miało duży wpływ na sprzedaż. Zatem nowy silnik nazwiemy A1 od A-Game, od Abelsona. Jako, że jest to nasz pierwszy silnik, będzie to silnik grafiki V2. Mono Sound, Linear Story i Gamepad. Wszystkie opcje, które są dostępne, nowe, które do tej pory nie mogliśmy wybierać podczas tworzenia nowych gier, ponieważ nie mieliśmy silnika stworzonego na podstawie tych opcji, ale widzimy koszt stworzenia takiego silnika 130 tysięcy, także kupa kasy. No to jest 1/3, troszkę więcej niż 1/3 całej naszej gotówki, zatem będzie mało kasy na wydanie gry, ale wezmę opcję Create Engine. Jak widzimy, remaining zostało tutaj punktów technologicznych 70. Musimy nad tym długo popracować, nad takim silnikiem, ale mam nadzieję, że w przyszłości się to opłaci. W międzyczasie cały czas opłaty za garaż też pobierane są. Jak widzimy, sprzedaż Olympic jeszcze trwa, także to nas trochę ratuje. No, ale to mało, na tym już zarabiamy. Prawie 500 fanów mamy w świecie jako A-Game. No i Olympic nie pobiło rekordu sprzedaży, ale sprzedało się całkiem nieźle, prawie 19 tysięcy egzemplarzy. No i tu właśnie wyskoczyło przypomnienie o tworzeniu nowych silników, a jak widać, my już prawie kończymy pracę nad naszym pierwszym silnikiem A1. No i jak tylko ta praca dobiegnie końca. O, jeszcze coś tu. Aha. Jak widać, teraz już tu różne specjalizacje gier się pojawiają i tak dalej. Teraz tworząc grę, znaczy no najpierw opcja researchu nam się pojawi. Jeśli wybierzemy tą opcję researchu, zaraz wam to pokażę bliżej, to się nazywa target audience. Dzięki temu będziemy mogli celować dokładnie w grupę odbiorców, jaką chcemy, od najmłodszych po każdego gracza do najstarszych, czyli dorosłych graczy. Zatem będziemy mogli wybrać, dla kogo ma być gra stworzona. To będzie nam łatwiej wtedy dostosować zarówno tytuł, prawda, jak i różne te dziedziny podczas tworzenia. Zatem to jest opcja dość ważna. Zaraz po stworzeniu silnika zajmę się tym, by przy następnej grze też móc trafić w odpowiednią publikę. No i jak widać, pierwszy silnik graficzny A1 jest już gotowy. Zatem w następnym odcinku na pewno będziemy tworzyć grę na podstawie tego silnika właśnie, na bazie tego silnika. Na koniec tego odcinka chciałbym jeszcze zajrzeć w Game History, bo jak widać jest tutaj taka opcja w menu, które otwieramy. Czas się nam teraz zatrzymał, już 3 lata pracujemy nad tymi grami. Zatem warto rzucić okiem w te poszczególne tytuły, przypomnieć sobie, żeby gdzieś tam nie uleciały, bo tu będzie później masa różnych, także przypomnijmy sobie te pierwsze. Pamiętacie Trolla? To była tekstówka zwykła, średniowieczna gierka RPG, prosta, bez żadnej tam skomplikowanej historii, ale z bardzo rozbudowanym światem, piękne opisy i tak dalej. To spodobało się graczom i sprzedała się ta gra w prawie 10 tysiącach egzemplarzy. To był pierwszy tytuł wydany ze stajni A-Game. Średnia ocen 6,25 też mówi za siebie. Jak na tamte czasy, no świetna ocena, fanów 3,40 przybyło dzięki tej grze. Ktoś tam w nią grał, świetnie. Tylko lokalnie pewnie,
nie zdobyła rozgłosu gdzieś tam, prawda, w świecie, ale sprzedała się całkiem nieźle, zarobiliśmy. To miało wpływ w późniejszy rozwój firmy. Druga gierka, Gacie Króla, no już ocena nieco lepsza, 6,75, średnia, zarobione ponad 100 tysięcy, prawie 19 tysięcy sprzedanych, koszt jedynie 31 tysięcy, także 70 tysięcy na czysto, 85 nowych fanów po tej gierce, także można nazwać ją hitem. Jako druga gierka, Gacie Króla, przygodówka fantasy, no świetne, świetna sprawa. Lecimy dalej. W międzyczasie dla odmiany chciałem stworzyć gierkę strategiczną, która będzie mówiła o biznesie, czyli SimFirm. Gierka sprzedała się w 16 tysięcach egzemplarzy, czyli mniej niż poprzednie, ale otrzymała zdecydowanie wyższą cenę, także wykonanie tej gry już stało na wyższym poziomie. Jak widać, coraz większy wkład tutaj w pracę nad designem gry. Kolejnych fanów przybyło. No i czwarta gierka, Ciemno jak Wy. Kolejny RPG ze stajni A-Game, to już drugi RPG, tym razem opowiadający o przygodzie w lochach. Ciemno jak Wy. Kontynuacja tej serii na pewno przed nami, sequele na pewno będą kolejne wydawane. Gierka średnią ocenę otrzymała 8, sprzedało się 26 tysięcy prawie egzemplarzy, 150 tysięcy profitu, także na pewno w przyszłości Ciemno jak Wy będzie kontynuowane. Po tym tytule ukazał się jeszcze piąty tytuł, Olympic. Jest to pierwsza gierka na konsolę TES ze stajni A-Game. A-Game wykupiło licencję za 80 tysięcy, by móc wydawać na konsoli. Opracowało technologię gamepada, ale ta pierwsza gierka jeszcze nie miała tego zastosowania. Także średnia ocen 5,75 mówi sama za siebie, ale jako taki profit na tej grze wykręcony. Także tutaj okazało się też nie do końca klapą. No i przed nami kolejne tytuły. Jak wiemy, został opracowany nowy silnik A1, o którym w następnym odcinku na pewno wydamy gierkę na bazie tego silnika. Zatem zachęcam Was do śledzenia przygód naszej firmy i do komentowania, bo myślę, że kolejne gry mogą powstać też za Waszą inspiracją, także liczę na podsunięcie jakichś pomysłów co do tematów, tytułów i tak dalej. Na pewno, jeśli będą dobre, to skorzystam. Z tego miejsca dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków. Widzimy się już niebawem. Trzymajcie się.